Dzień dobry, Paweł Domański, firma Procam. Znajdujemy się w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Mała Wieś, na plantacji rzepaku ozimego. Rzepak aktualnie znajduje się w fazie 3-4 liści właściwych. Jednym z ważniejszych szkodników w jesiennej uprawie rzepaku ozimego jest śmietka kapuściana. Przed Państwem pułapka zapachowo-pokarmowa, która umożliwia nam monitorowanie wylotu tego szkodnika. W najbliższym czasie na plantacji będzie wykonywany zabieg herbicydowy. Warto więc zastosować produkt Delia Stop, który ograniczy szkody spowodowane żerowaniem larw śmietki. Po więcej informacji zapraszam do doradców programu.